On na akordeonie. Na akordeonie, z niego będzie lecieć. I akordeon, z akordeonem. Z akordeonu, ze mnie leciało. Na perkusji, to zmieniałem 3 koszulki. Bo ja powiedziałem, jeśli nie będziecie mieli koszulek, to ja nie gram. No. Bo źle rytm trzymałem. A na czym pierwszy grałem? 4 krzesła i rytm trzymać. No i... I rytm trzymać. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Raz, dwa, trzy, cztery, siedem. Ja tego nie zapomnę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Musiała lewa ręka chodzić i prawa. Nie. Tak samo jak maluję obrazy. Lewą ręką, później prawą ręką i z przodu. A na czego? Na przykładowo jak konia maluję. Konia jak maluję. Głowę konia jak maluję. Rozumiesz? Patrzył się na konia. Dlaczego? Ja maluję lewą ręką, drugą ręką maluję obrazu, wtedy się ten koń, on się na ciebie będzie patrzał. Cały czas maluję twarz człowieka. Maluję prosto, maluję z boku i maluję tu. Ten człowiek będzie się na ciebie patrzał. Jesteś trzeźwy? Z tej strony, z przodu, z tej strony. I on się na ciebie będzie patrzał cały czas. Święta, nie święta. Każdy artysta, który maluje, nie stoi w miejscu. Jeśli ja z tej strony ci będę malował, to ty będziesz się patrzał na mnie. Później tu będziecie malował, będzie się patrzał na mnie. A później ja będę cię z tej strony malował, to się będziesz patrzał znów na mnie. Właśnie tak to jest. A, do czego służy świeczka? Do światła? Czekaj, ja muszę sobie przypomnieć. No tak, to durna głowa. Jezu, jestem od dzieciaka już artysto. Od dzieciaka. Mój pierwszy obraz wyszedł, 15 lat miałem. 15 lat, pierwszy obraz. A mam 1500 ponad wypuszczonych obrazów. Na świat. Ponad 1500. Także jestem z tego dumny. Ty jesteś prosty chłop ze wsi. A bitwa pod Racławicami coś ci mówi? Kosynierzy? Coś takiego? Mówi ci coś? Magister ty jakiś jesteś, czy co? Ile ten obraz ma metrów? Ile wysokości? To jest największy obraz na świecie. 56 metrów i 30 metrów wysokości. Trzymaj normalnie, dobra. Prosto to kamerę. We Wrocławiu? We Wrocławiu leży właśnie. We Wrocławiu. On jest przechowywany w muzeum we Wrocławiu, bo już go tyle razy zwijali i rozwijali, że szkoda go zniszczyć. Ale ma 56 metrów długości i wysokości 30 metrów obraz. Bitwa pod Racławicami. Proszę nie przeszkadzać w mojej rozmowie. Bitwa pod Racławicami. Wszystko w naturalnych. I kto malował? Zaraz wam powiem. Kto malował? Matejko. Malowało 7. Kosak, Styka, Matejko, Matejka syn, niemiecki. Jak on? Kurczę, co go z rusztowania zwalili. W każdym razie 7 malowało ten obraz, bo Matejko malował te drzewa, jego syn też drzewa, Kosak konie, Styka malował działa i ludzi, i jeszcze dwóch, a jeden chciał sobie przepisać, że to jego dzieło całe, wiesz, a wiesz ile wina poszło? 300 litrów, 300 litrów wina. No, 300 litrów. To oni się ponapijali i się z rusztowań pozwalali, wiesz? No. Gadanie głupot. No. A ile go malowali czasu? Czekaj, jego malowali chyba miesiąc czasu. Żeby go rozwinąć, to musiała być taka rotunda zrobiona. Po schodach wysoko wchodzisz i dopiero go oglądasz, dookoła chodzisz. Ja malowałem dużo kosynierów, tam koło 1000 było tych kosynierów. Ten obraz mój jest na świecie. Ja to namalowałem. Ty powinien być prezydentem. I ona w tej wodzie jest odbita. Z tymi pieluchami. Że ją widać. W tej wodzie. To oni nie wiedzieli, jak to się robi. A to się robi prosto. Malujesz górę, malujesz dół. Później to wszystko wodą zakrywasz. I jest odbicie. Jest proste. No.